Witam was wszystkich serdecznie, serdecznie w kolejnym odcineczku z z Robin Hooda, gdzie biegniemy sobie dalej. Nie powiem co, nie powiem co. No co, będziemy sobie lecieć dalej w naszą piękną grę. Mam nadzieję, że nie zginę jakimś głupim trafem. Najedzeni, pełni gotowi do walki. Lecimy. Wiecie co, złapię od razu ten tutaj znacznik, jak już jestem tak blisko. Monetki, serek. Nie mam w ogóle pieniędzy już. 5000, zaraz szóstka. Fajnie, fajnie. Ach, te zapisy. Ciekawostka jest taka, że tu mogę zginąć. Dobra, czekajcie, gdzie są jeszcze guziczki? Ten nie. Jest trochę guziczków. Oj, będziemy tu marnować strzał dużo. Dobra, te trzy. Możesz kurna w las, nie? Ja tak się rozglądałem, czy na pewno tu coś jest przed tym, nie? I mówię, a nie ma, to mogę wejść nożem, kurna, w las. Gdzie mamy miód pitny, albo wino? O, wino jest świetne. No i zepsułem. I znowu. Dobra, te są kliknięte. O, chyba. Jej, tylko patrzmy, żeby nic pod nogi nam nie wpadło. O kurde, tu też jest, nie? Nawet w takim miejscu. To jest ta kopalnia The Greyów. Kurde, fajnie by ją zaatakować. Przy okazji złota można troszeczkę nafarmić. Strzału mamy coraz mniej. To jakiś taki specyficzny kamień sobie leży. Czemu specyficzny? Nie mam pojęcia. Orzesz, panie. Lubię, jak się ten dźwięk buguje. Ah!
Co jest z tym dźwiękiem? Ale śmieszny jest ten dźwięk. Gdzie jest ten kurde łucznik? On jest pewnie na tej wieży. Twórzmy sobie od razu wytrychem tutaj. Nawet do mnie... Ach. Jej, reputacja przeród. Dobra, zobaczmy, co jest na górze. Dobra, pieniążki są. Musimy jeszcze zwrócić te wszystkie skarby, które mamy. Nie, lepiej chyba wolę nie zyskakiwać i nie ryzykować tutaj utratą życia, które ja zawsze mam pecha i stracę. Myślę, że kopalnia złota nie będzie jakaś obszerna, bo to jednak kopalnia złota. Możecie nawet zauważyć już tutaj, kątem oka, to jest bardzo małe złoże. Gorzej jak będzie jakiekolwiek zbugowane złoże. Ja pierdziele, złoto, bogactwo, skurczybyki. Nie gadaj mi tutaj. Jeszcze trzecie, proszę. No i się kurde Romin zmęczył. No i pięknie, mamy złoto. Będzie można je przepalić. Ciekawe ile tam trzeba na sztabkę. Tam coś jeszcze jest. W sensie jest ten. Tam jest jeszcze duży ołus synów Adama. Też do zrobienia. No, ogromny obóz przed nami jeszcze. Tu. Idziemy może, nie wiem, na obóz od razu, co? Tak co myślicie? Możemy wejść w niego. Jest w miarę blisko, a i tak trzeba go zrobić. Przy okazji, idąc ścieżkami, mamy szansę na trafienie na jakiejś super specjalnego, wiecie, jakiejś super specjalnej misji. Na szczęście to są synowie Adama. A nie są z tego, że nieważne jaki level mają, to są no słabi, no. Nie powiem, że nie powiem. Oni nie są tacy silni, oni są naprawdę słabi, jeżeli chodzi o życie, żyćko. Dobra. Chyba nic nie ma. Ten obóz się fajnie rozplata na kilka kawałków.
O nie, nie, nie. Nożysz w mordę jeża. Kurde. Musiał się zmęczyć. Musiał się, kurde, zmęczyć. Ja. Ja padam w takich miejscach. No zmęczył mi się, no. Ogólnie się zdziwiłem, ile mi życia zabrał tam jednym trafieniem, nie? Szkoda. No szkoda, no, ogólnie szkoda, nie? Dobrze, że mamy save'a tutaj niedaleko, to damy radę to ogarnąć. Jak wiecie, jest późna godzina, ja też chyba jestem słabszy. Kurde, to się zacięło, czy co? Halo? Jezu, jesteśmy. Dobra, lecimy jeszcze raz, nie? Zrobimy to tym razem. Nie wiem, dlaczego teraz mam mniejszy level. Wszyscy są jacyś mniejszo... mają jakiś mniejszy level. To jest dziwne. Dobra, kolegów od razu zamknąłem. Nie dałem im nawet się pobawić. Tamten obóz muszę pomyśleć. Jakie mam pułapkowe, nie? Dobra. Tutaj trochę i tak był niebezpieczny, nie? Ale ktoś z nich mnie nie zaatakował, bo tak kurde, tam było chyba jeszcze jednego typa mi brakuje tutaj gdzieś. Jeszcze jakiś typek powinien być. O kurde, wszystko jest zamknięte na klucz, ale to jest dużo złotych, fajnych rzeczy. Kurde, trzeba połapać teraz resztę panów. Tak, to jest 5 tych obozów, więc 5 kluczy będzie. Fajnie zrobiony obóz. Nie jest tam, wiecie, kopiuj wklej, tylko jest tu coś do zrobienia. Poczekajmy, możemy to zrobić w miarę spokojnie, na cicho, w jakiejś tam mierze. Tylko tamten stoi w swoim miejscu i się nie rusza. O, ty mi tutaj tak niebezpiecznie nie podchodź. Dobra, tam strzała się została w miejscu, nie mogę nic zrobić. O, ho, ho. Mam jeszcze jakieś ciekawe strzały. W ogóle mam mało strzału, wiecie, dorobimy sobie z żelazem, ze stalowym grotem. Jeszcze sobie doróbmy.
Wypadły mi z ręki, no nie? No właśnie. Jakbym sam mógł dorzucić tam? Paraliżującą sobie wezmę. Łuk mi jeszcze starczy na 150 strzałów, jest ok. Dobra, powiem, że śmiesznie, bo zabijam ich cały czas. Z daleka. Mamy jakąś może maść, żeby tak nie marnować tych wszystkich podciągów. Mamy tyle maści, że wiecie. Wody już nawet nie mam. Co jest, kurde, gdzie jest moja woda? Przecież miałem trzy butelki. Trzy butelki, żem wypił w trakcie całej tej podróży, ładnie. The fuck was that? Ktoś wlazł w moją pułapkę. Ciekawe, czy ktoś tam wlazł w pułapkę, czy ona po prostu eksplodowała po czasie nieużywalności. Możemy tak sprawdzić szczerze przy okazji, ale nie, no myślę, że po prostu tak długo tam mnie nie było, że w końcu eksplodowała. No właśnie. Tutaj nic nie ma. Jeszcze zostało nam dwa klucze do zdobycia. Fajny obóz, ale no spory, sporawy, no nie mogę powiedzieć, że nie. O, że mi przylagowało grę, nie? To jest najlepsze. Coś tu się ładuje, to się odwala, nie? Manianka. No, te wytrychy, no nie, dobrze nam idzie. No kurde, no. Już myślałem, nie? Idziemy po skarby. Samo nam tylko do zgarnięcia skarby ze skrzynek tam. 10, raczej 5. Z obozu, w ogóle dostaliśmy z tego obozu. Ile w ogóle nam
55% prawie. Jak oddamy skarby, na pewno mamy te 55%, więc wow. Ty, to jest tutaj? Fajny stół ofiarny. Koleś chyba już nie żyje. Obsydian. Zróbmy tak, żeby móc to zabrać. Książka, cieszę się, cieszę się. Skrwawnika, skrwawnika, co za dużo? No jak mi się przyda. Brzoza też. Czekaj, o właśnie, zrobimy tak. Topaz, boże, myślę, że diament, a wiecie, że te pomarańczowe, no tak, niewątpliwie cenne, ale ja je zostawię, bo tam, kurde, w budownictwie jest, patrzcie, w kategoria budownictwo. Może później będzie trzeba potrzeba też jakiegoś właśnie kamienia specjalnego, więc bym zostawił te bursztyny i kamienie. Mięso szczura możemy wyrzucić. Mamy skarby. Dobra, mamy tyle skarbów, że chyba wrócimy po ogarniać te ekwipunki. I wiecie. No bo już jest dużo tego mamy. Dużo tego wszystkiego mamy. Ładnie nam poszło. Pieniędzy to w ogóle już mamy za dużo. Dobra, możemy kontynuować. Kurde, tyle sprzętu. Może najpierw kliknę sobie uporządkuj. Dobra, strzały sobie zrzucę do siebie. Wszystkie, które mam, żeby potem je po prostu wziąć te, co chcę i posortuję po prostu tych, których nie chcę. Skarby trzeba będzie... O właśnie, to jeszcze tak. Na pewno to oddaję. Bursztyny też oddaję. Z tych wartościowych rzeczy wszystko sprzedaję. Gips wrzucę może tam. Mamy złoto. To już w ogóle jest wow. Zasób złota. Is there anything you need? Tak, mamy 6 witruchów mało. To trzeba będzie może dorobić. Ewentualnie kwas. Zobaczymy. O, jest te dobra, są takie drogie. Właśnie. Aha, tu jedne dobre tylko mamy dodanie. Myślę, że dwie pary. Nieźle zarobiliśmy, nieźle, nieźle. Możemy od razu ulepszyć razy dwa, bo mamy tych rzeczy trochę do oddania. Dobra, świerk zostawiamy, żwica, alchemia, gips. Wszystkie te rodzaje lulków. Cydry zostawię. Czekajcie, będziemy tak sortować może na bieżąco.
wziąłem w ogóle coś, czego nie powinienem wywalać. Zaprawy jakieś. Ja chyba wszystko. Sól, możemy siarkę oddać. Gorczycę. Całe pieniądze wydaliśmy prawie na ulepszenie magazynu, nie? Ale pozbyliśmy się większości rzeczy z ekwipunku. Mam jeszcze 5 zdobionych sztyletów na sprzedaż. Dobra, mamy ekwipunek wyczyszczony, myślę. Jeszcze chcę zobaczyć tutaj przy okazji myśliwi, jak sobie radzą. Bardzo ładnie, ogólnie. Nie wiem, czy w magazynie jest tyle miejsca na to wszystko. Bardzo ładnie. Złoto byłoby super, tylko chata alchemika, 3 sztabki złota i cegły. Ty, sztabki złota, 3. My tak naprawdę mamy, jesteśmy w stanie chyba zrobić. Dobra, 3 sztabki złota. Co tam jeszcze było ciekawego do ogarnięcia? Ba. Cegły, 10 cegły. No i pieniądze. Pieniądze sobie oczywiście sprzedamy, te sztylety. Jeszcze sobie ogarniemy to. Fajnie, fajna sprawa. Is there anything you need? Że ozdobnych sztyletów nie widziałem na sprzedaż właśnie. Są, o. To prawie 1000 golda, nie? Prawie 1000. Mamy tu tyle rzeczy, że porażka. Ile trzeba na rozbudowę? 2 robotników. Aż tu potrzeba topas. Mamy topas. Znaleźliśmy topas. Będziemy mogli co ogarnąć to. Skóra niedźwiedzia. To będzie w ogóle najlepszy strój sobie zaraz ogarniać. Fajnie. Marmur tylko ogarnąć i mamy. Będziemy zobaczyć, z czego się robi palat. Bo tam będzie można zrobić ten palat, który potrzebujemy na rozbudowę górnictwa. Zrzucił mnie właśnie prawie stąd. Widzicie, jak fajnie. Możemy nawet sobie maście porobić. I takie tam rzeczy, takie tam śmieszne rzeczy. Zaraz jeszcze trzeciej temy. Kurde, ładnie nam idzie. Maść, mikstura. Syrop ze ślimaków. Mamy to, ale kurde. Ciężko. Smalec i to. Myślę, woda, butelki z wodą. My butelki z wodą napełnimy dla siebie wodą. Trzeba zobaczyć, czy, nie, czy gdzieś nie można wypalić butelek z wodą, bo tak mnie ciekawi.
Jest jakieś mięso jeszcze ciekawe? Skórowanie byśmy sprzedali, bo łajo łatwo będzie zdobyć, a potrzebujemy. Dzika też możemy sprzedać. O ile potrzebujemy tych pieniędzy tam. Osiemset, tak? No dobra. Zobaczymy, ile ze samych skór będę miał. Same skóry ciekawe, czy mi dadzą w miarę tyle. Dóbr nie sprzedamy, nie ma szans. Pieczonego dzika to myjemy. Mamy trochę tych mięs, jak moglibyśmy sobie popiec. Musiałbym kupić sobie trochę soli. Sarenkę upieczemy. Nie no, fajnie byłoby to zarobić i byśmy skończyli odcinek z kopalnią złota. Jeszcze byśmy se zapisali, nie? Chyba skończę na dzisiaj. Kurde, jutro bym wstał, bym lepiej sobie pograł w to. Tak myślę, nie? Bo czas goni. Czas goni, a też bym chciał poogarniać, co mogę. Nie sztukę się jeść całą noc, nie? O, dziękuję. Hello. Hello. Dawaj mi tej soli. Nie zmarnuję ta sól, więc mogę ją kupować. Ja mogę ją kupować kilogramami. Zawsze mamy też inne rodzaje mięsa, czy te zające, czy coś. Tak czy tak damy radę to zrobić. Zająca też możemy sobie upiec od razu. Sprawdź cele, nie mam celów. Kurde, jak ja widzę, co nam się dzieje w tej grze, to... nie mam celu nawet. Ale myślę, że weźmiemy tamten dzika i sprzedamy wszystko już. Need something? Dobra, teraz tak. Tu są nieprzepalone. Pieczony zając. Ty, no nie jest tak źle. Zajączek nawet kosztuje. 200 zarobiliśmy. I jakby nie patrzeć. Teraz tak. Tego bym chciał sprzedać 40. Pieczonej sarenki nie widzę. Jest. No i nas stać. Co nie? Co by powiedzieć? Nas stać.
No dobra, złoto się produkuje. Bym tu to podrzucał ludzi. Ale nie mam jeszcze pieniędzy, żeby postawić nowe budynki. Chociaż jeden bym mógł. Ty, można się ruszyć na tej kamerze teraz. Będzie więcej ludzi, to będzie można dać więcej do kopalni. Fajny sposób, ale złoto złotem, nie? No zbudujcie tam szybko, szybko, panowie. Tak, teraz jest tak, że jak kliknę budynek, to mogę go trzymać w ręce, a nie, że to mi się przycina. No i dobra, i przerzucamy resztę na górników. Dzięki wielkie. Fajnie było. Jak tam nasz łuk? Jeszcze troszeczkę wytrzymałości ma. Strzały sobie dorobimy w kolejnym, myślę, odcinku, jak nie zapomnę. Więc co? Do zobaczenia wkrótce. Już za kolejny dzień. No i co? I żegnam was tak naprawdę z miłym akcentem. Cześć.